kiedyś wino i chleb. Teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Kiedyś wino i chleb. Żyć lub nie, to naprawdę dzieje się. Ciągle czekasz na cud. Niespokojny twój duch. A ja przypomnę, że ciszy i przy blasku świec, cud największy dzieje się. Pomódlmy się razem na początku tego drugiego tygodnia Adwentu, aby był to rzeczywiście dla nas czas owocny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I Panie Jezu, prosimy Cię, abyś przybliżał nam tą prawdę o pięknie Eucharystii, abyś pokazywał, jak wielki to dar, jak wielki cud Twojej miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się. Niech nasze modlitwy wzniosą się do Ciebie, Boże, i wyjednają nam Twoją łaskę, abyśmy przez czystość serca przygotowali się na obchód tajemnicy wcielenia Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Słuchajmy się w słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w nim moc Pańska, także mógł uzdrawiać. Wtedy jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jesteśmy teraz w naszych domach, w różnych częściach naszej parafii,
i nie tylko. I zobaczmy, jak jesteśmy podobni do uczniów z dzisiejszej Ewangelii. Przychodzimy do Jezusa, chcemy być jak najbliżej Jego, chcemy Go słuchać, ale chcemy Go też prosić, aby uzdrowił nasze dusze i ciało. I tłum, który gromadził się wokół Jezusa, był tak liczny, że kiedy przynieśli sparaliżowanego, nie mogli się do Niego dostać. Musieli rozebrać dach i spuścili Go przed Jezusa, aby Go uzdrowił. I za chwilę wydarzyła się rzecz niezwykła. Jezus mówi: odpuszczają Ci się Twoje grzechy. Wielu to zszokowało, wielu nawet zgorszyło. Ale Jezus wiedział, co robi, bo popatrzył w Jego serce, popatrzył w Jego oczy i wiedział, że najpierw potrzebuje uzdrowienia duszy, a później ciała. Dlatego dopiero potem powiedział: weź swoje łoże i idź do domu. Jezus też patrzy w nasze oczy, patrzy w nasze serce i widzi, jak bardzo chcemy Go słuchać, jak bardzo chcemy dobrze uczestniczyć w każdej Eucharystii, jak chcemy starać się wypełniać nasze adwentowe postanowienia i dobrze przygotować się na Boże Narodzenie, bo potrzebujemy tego, aby Jezus uzdrowił nasze dusze i nasze ciała. Apostołowie byli o wiele bardziej zaskoczeni i zdziwieni, gdy Jezus podczas ostatniej wieczerzy, czyli naszej pierwszej mszy świętej, dokonał cudownej przemiany chleba w swoje ciało i wina w swoją krew. Na każdej mszy świętej spotykamy tego samego Pana Jezusa. Na każdej mszy świętej dokonuje się ten sam cud, którego widzami byli apostołowie. Ten największy cudów, cud nad cudami. Na każdej mszy świętej dokonuje się ta sama ofiara, która dokonała się na krzyżu, kiedy Pan Jezus oddał za nas swoje życie. Kiedy powiedział: to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Do takiego wydarzenia trzeba się dobrze przygotować, tak samo jak przygotowujemy się na ważne spotkanie. Kiedy właśnie będziemy przeżywać najważniejszy dzień, jakim jest niedziela, to też musimy się do niego dobrze przygotować. Dlatego przygotowanie do Eucharystii jest podstawą do dobrego jej przeżycia. Chcielibyśmy posłuchać teraz, jak to było w domu Benedykta XVI, papieża emeryta. Niedziela zaczynała się już u nas w sobotę po południu. Ojciec czytał nam niedzielne teksty liturgiczne z bardzo popularnej wtedy w Niemczech książki, gdzie były one także wyjaśniane. Następnego dnia szliśmy na mszę świętą. Mieszkaliśmy blisko Salzburga, więc było u nas dużo muzyki. Mozart, Schubert. I kiedy rozpoczynało się chwała na wysokości, to było trochę tak, jakby otwierało się niebo. A potem w domu był oczywiście wielki wspólny obiad. Dużo też razem śpiewaliśmy. Mój brat jest świetnym muzykiem. Już jako chłopiec komponował dla nas różne utwory, więc śpiewała cała nasza rodzina. Mój tato grał na cytrze i śpiewał. To były niezapomniane chwile. Często też szliśmy potem razem na spacer. Mieszkaliśmy blisko lasu, więc były bardzo piękne spacery po lesie. Były różne przygody, były gry.
piękny i dobry to zwyczaj. I wiem, że również w niektórych waszych domach taki zwyczaj jest. Niektórzy czytają w sobotę niedzielną Ewangelię. Niektórzy w telewizji albo internecie słuchają komentarzy do niedzielnego Słowa Bożego. Jeszcze inni siadają razem z rodzicami i rodzeństwem, czytają Pismo Święte, a potem rozmawiają, jak zrozumieli dany fragment. A jeśli takiego zwyczaju w waszej rodzinie nie ma, to może w Adwencie warto zacząć. W każdym razie do niedzielnej Eucharystii trzeba się dobrze przygotować. Dzisiejsze spotkanie będzie trochę bardziej praktyczne, ale myślę, że się przyda. Po pierwsze, Panu Bogu dajemy najlepszy czas dnia. Nie zostawiaj mszy świętej na koniec dnia, bo albo wujek z ciocią przyjadą, albo babcia z dziadkiem, albo będziesz tak okropnie zmęczony, że ci się już nie będzie chciało, że nawet deszcz, gdy spadnie, będzie wymówką na to, by nie przyjść do Pana Jezusa. Po drugie, na to ważne spotkanie trzeba się ładnie ubrać. W dresie i w trampkach nie wypada przyjść do kościoła jak na boisko, bo przecież, kiedy idziemy do kogoś na urodziny, to chcemy go nawet naszym ubiorem jakoś uszanować, a tym bardziej tu, kiedy wchodzimy do kogoś bardzo, bardzo ważnego. I po trzecie, na spotkanie z Jezusem wychodzimy wcześniej. Tak samo jak na ważne spotkanie nie chcemy się spóźnić, tak nie spóźniajmy się na Eucharystię. Kiedy wchodzisz do kościoła i masz telefon, to go wyłącz. Kiedy zadzwoni, będzie tylko przeszkadzał innym. A, chłopaki, i zdejmujemy czapki w kościele. O tym trzeba pamiętać. Jesteś w kościele, więc ukleknij na chwilę w ławce. Porozmawiaj w ciszy z Panem Bogiem. Opowiedz Mu, jak Ci minął ten tydzień od ostatniej niedzieli. Co się wydarzyło? Jak w domu? Jak lekcje? Może pomyśl, o co chcę Go poprosić, za co podziękować. Popatrz na ołtarz nakryty białym obrusem, na krzyż, na zapalone świece. Bo msza święta to piękny dar. Niedziela to święto. Najważniejsza chwila w tygodniu. Ksiądz także przygotowuje się do każdej mszy świętej. Wcześniej zaczyna już wcześniej rano, kiedy wstaje i zastanawia się, co powiedzieć na mszy świętej podczas homilii, wczytując się w słowa Ewangelii. Czasami bierze jakiś komentarz, czasami jakieś rozważanie i wtedy pyta się Panusa, co chcesz przeze mnie powiedzieć właśnie ludziom, którzy przyjdą na Eucharystię. Ksiądz także zakłada uroczysty strój na mszę świętą. Czasami jest czerwony, czasami jest biały, jak na każdych ratach, czasami właśnie jest zielony, albo podczas Adwentu, jak widzimy w każdą niedzielę, jest fioletowy. Nie zależy to od widzimisię księdza, od tego właśnie na co ma ochotę, jaki kolor lubi, ale właśnie od danego okresu. Adwent, okres zwykły, na przykład tutaj męczenników, ostatnio mieliśmy święto świętej Barbary, i moi drodzy, biały, na uroczystości maryjne czy przeżywanie jakiegoś okresu wielkanocnego. Podczas mszy świętej słyszymy słowa niezrozumiałe, gdzie nie używamy ich nigdzie indziej. Spróbujmy teraz wyjaśnić pokrótce, co oznacza każde z nich. A pomogą nam w tym nasi parafianie, dzisiejsi bohaterowie. Halleluja, znaczy chwalmy Pana.
to słowo przypomina, że każdy ma za co Panu Bogu dziękować, bo to On dał nam ciepłe słońce, biały śnieg, rodziców i kochaną babcię, czy różne zdolności. Hosanna oznacza zbaw nas. Takim okrzykiem mieszkańcy Jerozolimy witali Pana Jezusa, kiedy przyjechał do ich miasta na osiołku. Wierzyli, że jest Mesjaszem, dlatego wołali Hosanna, czyli prosili: zbaw nas, otwórz nam drzwi do nieba. Amen znaczy tak, naprawdę, to jest prawda. Są jeszcze inne trudne wyrazy. Jedne pochodzą właśnie z łaciny, a inne z języka greckiego. Liturgia, słowo pochodzące z języka greckiego, to sposób, w jaki wspólnie oddajemy cześć Panu Bogu, zwłaszcza podczas mszy świętej. Eucharystia jest to słowo z języka greckiego, znaczące dosłownie podziękowanie. Dla chrześcijan znaczy także chleb i wino, które stały się ciałem i krwią Pana Jezusa. Ewangelia to słowo pochodzące z języka greckiego, oznacza dobra nowina. W Ewangeliach Mateusz, Marek, Łukasz i Jan zapisali nauczania Pana Jezusa oraz opowiedzieli historię Jego życia, śmierci oraz zmartwychwstania. Ewangelie są to cztery pierwsze księgi Nowego Testamentu. Homilia jest to słowo pochodzące z języka greckiego. Wyjaśnia Słowo Boże czytane podczas mszy świętej. Hostia to opłatek, biały chleb, który podczas mszy świętej przemienia się w ciało Chrystusa. Kolejny poniedziałek za nami. A wy nadal z nami jesteście, za co wam bardzo, bardzo z serca dziękujemy. Chcemy dzisiaj zadać wam dwa pytania. Pierwsze o kolor ornatów, którym ksiądz odprawia mszę świętą roratnią, mszę święte adwentowe i mszę święte w okresie zwykłym. I drugie pytanie, w jakich językach są niektóre słowa, które wypowiadamy podczas mszy świętej? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w grudniowym numerze Małego Gościa Niedzielnego. Są pytania i są zadania. Dzisiaj będą dwa, moi drodzy. Bardzo proszę, abyście dowiedzieli się od waszych rodziców, jaka jest wasza data Chrztu Świętego. Na pewno go nie pamiętacie. Może ktoś z was tak, ale zapytajcie dla pewności rodziców. A drugie zadanie, moi drodzy, uzupełnijcie planszę we wszystkich obrazkach. I zachęcamy i prosimy, aby tym zadaniom sprostać. Teraz zapraszam was, moi drodzy, do modlitwy na koniec. Święta Matko Boga, w milczeniu i pokoju nosiłaś pod sercem i wydałaś na świat tego, który wszystko dźwiga na swoich barkach. Bądź naszą przewodniczką na drodze do Bożego Narodzenia, aby czas, w którym będziemy świętować narodziny Twojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, napełnił nasze serca radością i nadzieją. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia. Pa! Z Bogiem!